Jacek kupił 4 pudełka trufli na imprezę. Każde pudełko zawiera 6 czekoladek. Tak wyglądają zaproszenia. Każdy z gości zjadł dokładnie 3 pralinki i nic nie zostało. Ile było gości na imprezie? Trufle, czekoladki i pralinki to różne słowa, ale oznaczają to samo. Czyli pytanie brzmi, ile było gości na imprezie? Może oznaczymy sobie to, czego szukamy jakąś literą. Pytanie dotyczy gości, więc oznaczmy sobie liczbę gości literą G. G to liczba gości, którzy przybyli na imprezę z czekoladkami. Możemy teraz ustalić zależność, jaka zachodzi pomiędzy liczbą gości, liczbą czekoladek, którą każdy z gości zjadł, i całkowitą liczbą wszystkich czekoladek. Jaka jest liczba wszystkich trufli, które były na imprezie do zjedzenia? Jacek kupił 4 pudła. W każdym pudełku było 6 trufli, czyli wszystkich czekoladek razem musiało być 4 razy 6. To jest liczba wszystkich czekoladek. Czy możemy inaczej opisać liczbę wszystkich czekoladek na imprezie? Spróbujmy. Było G gości i każdy z nich zjadł 3 pralinki, czyli G razy 3 też musi być całkowitą liczbą czekoladek zjedzonych na imprezie. W takim razie te dwie rzeczy muszą być sobie równe. No to jeżeli obliczymy, ile to jest 4 razy 6, to będzie jakaś liczba i G razy 3. Musi się równać tej liczbie. Z tego wyniknie, jaką liczbą powinno być g. Policzmy to po kolei. Wyobraźmy sobie 4 razy 6. Tu mamy jedno pudełko: pralinek, 6 pralinek, czyli to jest 1 razy 6. To jest 2 razy 6, 3 razy 6 i 4 razy 6. Albo jeszcze inaczej możemy to sobie wyobrazić. Jako 6 dodać 6, dodać 6, dodać 6. Dodać 6. Co się równa 6, 12, 18, 24. Czyli tu po lewej stronie tego znaku równa się mamy 24. Tu jest 24 i wiemy, że musi to się równać liczbie gości na imprezie razy 3. Co razy 3 równa się 24? Możemy to samo pytanie zadać inaczej. Jeżeli g razy 3 równa się 24. To znaczy, że 24 podzielone na 3 musi się równać G. Możemy to rozumieć tak. Gdybym miał podzielić te wszystkie słodkości na grupy po 3, 3 dla każdego gościa, to liczba tych grup, które otrzymam, musi być też liczbą gości. Zróbmy to. Podzielmy na grupy trójczekolatkowe. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Siódma, ósma. Czyli jeżeli wezmę 24 jakieś przedmioty i podzielę je na grupy po 3 w każdej grupie, to otrzymam 8 takich grup. Widzimy z tego, że 24 podzielone po 3 równa się 8 i to się musi równać G gości na imprezie. Można to rozumieć w inny sposób. Jest tu jakaś tajemnicza liczba G, którą chcemy obliczyć, liczba gości na imprezie. Pomnożona razy 3 daje w wyniku 24. Co razy 3 równa się 24? Sprawdźmy wszystkie wielokrotności trójki. 3 razy 1 równa się 3. 3 razy 2 równa się 6. 3 razy 3 równa się 9. 12, 15, 18, 21, 24. 3 razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 razy 8 równa się 24, czyli G musi się równać 8, albo 8 musi się równać G, albo mamy dokładnie 8 gości na imprezie.